Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Dante's Inferno i w kolejnym kręgu piekieł, już w ósmym, już bardzo zbliżamy się do końca gry. Jest to krąg, który się nazywa Frot. No i idziemy dalej. Ojojoj. Królowa piekieł. Beatrice? Is that you? Torzo Nokul. My love, I have come back for you as I promised. I do not wish to see you suffer, but you leave me little choice. I am not what you think I am. There cannot be a rival. Lucifer forbids it. You don't have to obey him. Come back to me. Behold the 10 circles of fraud and deceit. Those who have broken the very bond of love and trust. In this place shall they be forever punished. Malakoda, show our guest his eternal resting place. Ups. Nie zamierzam tu zostawać w żadnym wypadku. Nie zamierzam tu zostawać. Nie? Ty bezczelu, no. Rozumiem, że kosa na ciebie chyba nie zadziała, bo się palisz. O, teraz może? A, nie, teraz... Oj, Dante. R2, wstawaj! Panisz. No, bardzo ładnie. Tak, nie zamierzam tu zostawać. Idziemy dalej. Aha. Tu coś jest? Tak wygląda, jakby miało być. W ogóle, Dante, świecisz się. Chyba, że ten krzyż tak się świeci. Coś wygląda, jakby miało być, nie? Taka dziwna wnęka. Tu co? Tu nic. Tu jakaś dziwna brama. O, tam ktoś jest. Ciebie też, panisz. Przykro mi. O, szkoda, że nie dostaliśmy kolejnego poziomu. Boję się, że nie zdążymy przed ostatnim kręgiem. A tam nie możesz wejść! Tam wygląda, jakby była jakaś półka. Dante, nie oszukuj. To rzucę, mały. Okej, winda. Nie podoba mi się to. Kolejna winda na dół. Cudownie. W ogóle tak jakoś mało piekielnie w tym kręgu, co nie? Tak bardziej czarno. Jakieś popioły. Okej. Okay. No, w sumie nie potrzebujemy. Ale i tak weźmiemy. O fu, pająki! W ogóle one idą tylko w jednym kierunku. To mi przypomina trochę Harry'ego Pottera. I pająki idące w jednym kierunku. Fuu, ale są okropne. A nie można ich zdeptać nawet. Dante, nic ci nie przeszkadza, że chodzą ci po nogach? Allow the sight of these ill-born souls to strike you. Below, the panderers and seducers. A, słychać nie. Okej, tu już widzę jakąś tajemniczą windę. Windo, chodź do mnie.
No. Powoli. Wow, wow! Myślałam, że przeskoczę. No właśnie tam. Aha, pamiętam to. Ten krąg piekieł chyba polegał na tym, że trzeba. To było kilka prób i trzeba było im sprostać. I te próby właśnie polegały na konkretnych zadaniach wykonywanych na konkretnych jakby arenach. No i właśnie to jest jedna z nich. Tak mi się coś kojarzy z let's playa, który oglądałam. Infinite Magic. Kill all enemies using infinite mana. Nie wiem za bardzo, czy chodzi tylko o to, żeby używać samej magii, czy nie wiem, jakiegoś specjalnego reliktu, który daje jakieś. Nie wiem. Spróbujemy używać samej magii, zobaczymy, czy nam z tego wyjdzie. Aha, jest dodatkowy bonus za zrobienie tego w 75 sekund. Zobaczymy. Spróbujemy używać samej magii. W ogóle. No. Chyba, że magia w zasadzie. A tej magii. Tej. Teraz w ogóle się nam. Nie tam. Mana nie zużywa. Mamy zegareczek. Ale to są te czarodzieje. Dobra, dziwnie to wygląda, wiem, ale... Okej! Okay. Challenge success, bonus success. Tak, pierwsza próba jest właśnie dość prosta, natomiast późniejsze są już bardziej problematyczne. No ale cóż, trzeba to przejść. Nie ma wyjścia. Tam nic więcej nie ma. Po prostu przez stawy. Tutaj zabrakło windy, widzę. Musimy się posuwać w ten sposób. A, czekajcie, a tu w górę coś jest? Nie. Dobrze, ja mam nadzieję, że po każdej próbie będzie jakiś zapis albo coś w ten deseń przynajmniej, bo obawiam się, że może nam zejść na niektórych próbach. Dobra, zapiszmy sobie tu. I lecimy dalej. Pewnie tu będzie kolejna próba. Ej, to było oszustwo. To było oszustwo. Znaczy, ja wiem, że jestem w takim kręgu, ale nie musicie mnie oszukiwać. Jeszcze raz. Co ja mam zrobić? Dobrze, wiem. Dziękuję za to wprowadzenie. Kurczę, to jak mam to zrobić? Swoją drogą, to zapis mógłby być dalej trochę.
ciągle muszę to przechodzić. Tak, 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 tak. Aha, bo to jest na czas. Dobra, rozumiem. O, dobra, dało się. Świetnie. Get a 100-hit combo. O kurde. A tutaj ja nie wiem, czy ja mam to zrobić. Chyba tym. To ja mam krzyżem, czy kosą? Spróbujemy krzyżem. Bo krzyżem łatwiej. No chyba za krzyż też się dostaje jakiś kombos. Ja nie wiem, bo ja nie zwracam na to uwagi za bardzo. Bonus complete in under 30 seconds. Dobrze. Spróbujemy, aczkolwiek odbierzeć to tutaj. No, to jest to, co mi się nalicza 40, coś tam? 100? No to 30 sekund to. Ha, ciężko. No niestety. Ale bez tego zdołamy to przejść bez problemu. No, challenge success. Ale niestety bez bonusa. Ale mówi się trudno. Okej, idziemy dalej. O, tu już mamy windę. Miło. Chociaż windy nie wróżą nigdy nic dobrego, no. Wow! Tam były pająki! Wiedziałam, że to coś złego. Windy to jednak zło. Okej, rozumiem, że tędy. Dobra. Pajączki. O, mamy ten kolejny posąg, więc to dobrze, że nam tyle tego dają. Ale po co nam dają te fontanny, skoro praktycznie się nie używa tego na challenge'ach? No, ale cóż... Dobra, tutaj... Below are the Siminist popes. Those false men of the cloth whom you followed so blindly. No, świetnie. Też jesteś na czas. A, nie lubię systemów skakań, bo Dante ma z tym problem. Ale dobra, udało się. Air kills. O, kill 5? Tylko 5? Enemies while they are airborne. Czyli mamy zabić 5 wrogów, kiedy jesteśmy w powietrzu chyba. Z tego, co mi się wydaje. Aha, mniej niż minutę. Świetnie. Dobra. Wow, wow, nie to. Niech to było to podrzucanie takie. Kurde. Shit, czekajcie. Bo dziś miałam coś, co podrzuca. To było to? Dead Spiller. Aha, czyli po prostu 4 razy. No, a 4 razy! To nie tak? Kurde. No to już nie będzie takie proste. To nie było to. To co? Aha, press and hold. Dobra, to jest to. Wybaczcie za to, ale...
Ale to nie to! O Boże, Dante! Jezus, jak ty mnie wkurzasz dzisiaj. No oni nie chcą podskakiwać do tego. Jezus Maria, Dante! O, teraz dopiero zadziałało. Boże, to nie jest takie proste. Dobra, dwóch zabiłam. No, teraz nikogo nie podrzuciłam. Dante, podrzucaj kogoś. No come on! Ty i ta twoja kosa. Dobra, kogoś tam zabiłam. To jest numer 3. Aha, bo one są w ogóle palące się, więc pewnie też... Tak, wiem! Nie musicie mi już podpowiadać, już zdążyłam się. No, come on. Tego się najlepiej podrzuca. Okej, okay, uff, ale powiem wam, że ciężko to było załapać. Bo jest właśnie ta jedna możliwość, ta jedna umiejętność, która daje nam to podrzucanie wrogów w powietrzu. Ja jestem ciekawa w ogóle, jakby się nie miało tej umiejętności. A nie, ona jest chyba od początku, czy nie? Czy ja ją kupiłam? Nie pamiętam już. Właśnie jak jej się nie ma, to nie ma możliwości przejścia tego challenge'a. Okej, okay, jakoś daliśmy radę, więc lecimy dalej. Wow, okej. Okay. Opuść się. Dobra, dalej potrzebujemy paniż. O jeny, jeszcze jakiego... O, jeden malutki pikselek. Kolejnego poziomu, to nie fair. A już nam się napełniło życie. Dobra, zabieramy wszystkie fontanny. I oczywiście zapisujemy grę. I lecimy dalej. Jeszcze mamy trochę czasu, więc może skończymy kolejną próbę. O, Sorcerers. Czyli tu są fałszywi... fałszywi wróżbici, czy coś takiego? Kolejna sekwencja skakana. Co tu mamy? Oh my gosh! Znowu! Stay in the air for 8 seconds. To jest w ogóle możliwe? Żebym była w powietrzu 8 sekund? Wydawało mi się, że to jest takie krótkie. Kill 2 enemies while completing challenge in the air. O, to jest w sumie chyba do zrobienia. Albo i nie. Jakoś mam wrażenie, że oni szybciej spadają. Dobra, weźmiemy od razu panisz na nim. Sobie nabijemy punktów. Może tak, w ten sposób. Nie. W jaki sposób jeszcze można zostać w powietrzu? K
Kurczę, czekajcie. Jaką jeszcze mamy umiejętność, która daje życie w powietrzu? Ten podskakuje. To jest taki. Może mi tu brakuje jakiegoś. Może ten Diabolik Rupture? On tu wszędzie spada dość szybko. Z relic slot. Może ten cyklon? A po drugiej stronie? Tu nie jest w powietrzu. Tu nie jest w powietrzu. Tu też nie. To wygląda jakby był w powietrzu, ale nie wiem, czy na tak długo. O! Może to. Dobra, czekajcie, kupimy to. Mamy w sumie dość dużo dusz, więc spróbujemy. Musimy przytrzymać kółeczko. Okej. Czekajcie! No i co? A, może trzeba puścić? No nie! Weźcie się! Nie, no to nie jest to! Kurde! Holding and releasing while in the air. Ja muszę podskoczyć, chyba. Może z tego. No to nie daje mi. Coś mi się zdaje, że to będzie. Bardzo ciężkie. O, przynajmniej nabiliśmy kolejny poziom do tego. I mogę sobie kupić tą. Dobra, co jeszcze może mi dać w powietrzu? Że będę. Ja mam w ogóle 6 poziom? Nie. To nie. To daj mi skrzydełka. To daję do magii. No tu on wygląda jakby dłużej się utrzymywał w powietrzu. Oh my gosh. Co to jest? Critical attack that sends enemies flying. To by się w poprzednim przydało chyba. Co tu mi może jeszcze pomóc? Szczerze, naprawdę nie wiem co. Co może mi się tu przydać, no, bo... Dlaczego on tak... Nie chce zostać na 8 sekund. Dante... O, czekaj, bo tam jest R2. O, tego też mogę R2.
Dobra, wiecie co? Poczekajcie, ja chyba sprawdzę gdzieś w sieci, co mi tu będzie potrzebne, bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia i wrócę do was, jak już będę wiedziała. Także zaraz wracam. Okej, jestem z wami z powrotem. Wiecie co? Przeczytałam sobie w poradniku, tak, gdzie, jak mniej więcej to zrobić, ale powiem wam, że to nie jest taka prosta sprawa. Ponieważ nie ma do tego jakiejś specjalnej umiejętności, po prostu trzeba to zrobić w określony sposób. Przeczytałam, że najłatwiejszym sposobem jest... O! A to nawet nam podpowiada. Red Bolt's character son? No ale to... Ale to nie daje nam możliwości zostania w powietrzu. Dobra, w każdym razie przeczytałam, że najłatwiejszym momentem jest, kiedy oni mają nad głowami R2. I teraz trzeba włączyć Redemption, podskoczyć i atakować kosą. A ja w ogóle nie mam Redemption, przecież. Gosh. Aha, bo mi się ładuje dopiero. Dobra, to może tak mi się uda. Dupa, się nie uda. A, wątpię, że to w ten sposób zrobię. No nie mogę utrzymać się w powietrzu. Za trudne. I w ogóle głupie, i nie podoba mi się to. Czyli trochę. Masz te R2. Ale pasek Redemption mi się jeszcze i tak nie załadował. No nie o to mi chodziło! Tak, wiem, że mam stać w powietrzu. Czy ja go zabiłam? Nie. Dobra, stój. Oh my gosh. Nie da się, no! Come on! Dobra, co oni mi tam kazali użyć? Wisdom, coś tam. Wisdom, coś tam. Co to było? O! Nie. No przecież to jest... Nie ma tu czegoś takiego. L2 plus trójkąt mi chyba kazali użyć. Kurde, no nie mam pojęcia. Dante, zrób coś. A, dobra, zrobię jeszcze jedno cięcie, zaraz do was wracam. Okej, jestem z wami z powrotem. Po raz kolejny. Się zastanawiam, kiedy mi to wyjdzie, ale... Wow! Stójcie, no. Czekajcie. Czekaj. Jak to było? Mm.
no, nie da się. Jezu, jakie to jest upierdliwe. Jest! W końcu! Boziu droga! Masakra, ile to czasu zajęło. To jest najgorsza rzecz w tej grze. Serio, teraz. Mówię szczerze, to jest najgorsza rzecz, jaką do tej pory przechodziłam. Już PAL 6, te elementy, powiedzmy, gdzie... no wiecie, zręcznościowe, gdzie trzeba było coś przeskakiwać, a Dante nie chciał mi przeskakiwać. To było o wiele gorsze. Nienawidzę tej gry za to. Nie no, nienawidzę tego momentu. To jest najgorszy moment z całej gry. Boże drogi. Przecież ta kombinacja to jest coś niewyobrażalnego. To chyba ma szansę... Znaczy... Wydaje mi się, że ma szansę normalnie się udać. Natomiast chyba najprostszym sposobem jest właśnie włączenie tego Redemption i przyciskanie w powietrzu, przede wszystkim trójkąt przytrzymać, żeby on zrobił to, a potem w powietrzu klikanie na przemian kwadrata i trójkąta i w ten sposób, bo po prostu to jest straszne. Ten odcinek przez to trwa masakrycznie długo i będę musiała go skrócić. Ach, Boże drogi. Wow, no i nie doskoczę, jeszcze świetnie. Oh, Jesus. Zmęczyło mnie to, szczerze. Zmęczyło mnie to strasznie. Mam dość na dziś. Dobrze, że tu jest zapis stanu gry i mogę skończyć ten odcinek. Następnie będziemy się dalszymi próbami zajmować. Bo chyba jeszcze jakieś zostały, chociaż nie jestem pewna. Dobra, zapiszmy. No, teraz to się będzie 3 dni renderować. Po prostu pięknie. Okej, dobra, kończymy ten odcinek tutaj. Przepraszam was, że to tyle trwało, ale no kurczę, to było naprawdę trudne do wykonania, a nie mówiąc o tym, że próbowałam wykombinować jeszcze jakiś taki najprostszy sposób, żeby to zrobić. A i tak się okazało, że moje myślenie jest mylne w tym względzie, a przynajmniej nie tak, jakbym chciała. Że nie ma na to jednej dobrej umiejętności, tylko trzeba się po prostu, nie wiem, postarać. No dobra, w każdym razie to by było wszystko w tym odcinku. Następne próby, tak jak mówię, następnym razem. Także dziękuję wam bardzo za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnym odcinku z Dante's Inferno. Cześć!